Cześć, cześć. Opowiem Wam teraz o rekrutacji i budowaniu marki pracodawcy przez media społecznościowe, bo atmosfery firmy nie pokażesz na ogłoszeniu rekrutacyjnym. Najlepszym narzędziem do pokazania firmy od kuchni są media społecznościowe. Dzisiaj będę mówił do HR-owców, ale także tych twardych. HR to w dużej części administracja. Bardzo trudno jest przekonać administrację do tego, że dzisiaj rekrutuje się bardziej poprzez PR i employer branding niż poprzez procesy rekrutacyjne. Dlaczego? Bo dzisiaj walczymy o tych pracowników, ich brakuje. Dlatego właśnie social media są doskonałym narzędziem, aby tych pracowników przyciągać. Nie, aby do nich wychodzić aktywnie, nie, aby publikować ogłoszenia i czekać na CV, ale sprawić, aby oni chcieli u nas pracować. W tej prezentacji najpierw zrobimy warsztat, który zrobi wprowadzenie tym ludziom, którzy prawdopodobnie nie mają nawet jeszcze profili na fejsie, aby potem zobaczyli, jak wygląda marka pracodawcy w mediach społecznościowych. Jedziemy z tematem. Cześć, cześć. Napiszcie w komentarzu, kochani, czy mnie dobrze słychać. Napiszcie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o roli mediów społecznościowych w rekrutacji i budowaniu marki pracodawcy. Zanim jednak przejdziemy do postów rekrutacyjnych i do postów, które kreują pracodawcę w mediach społecznościowych w sieci, to zrobimy trzy warsztaty. Trzy warsztaty, które dadzą Wam pewne podstawy, żebyście potem wiedzieli, o czym mówimy. Więc w pierwszej połowie tej prezentacji zrobimy warsztat z tego, jak tworzyć dobre posty, drugi warsztat, jak tworzyć dobre profile, a trzeci warsztat, jak budować zasięgi. I wtedy przejdziemy do rekrutacji i do marki pracodawcy. Ja nazywam się Rahim Black, skończyłem Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, tam poznałem mojego wspólnika. Ja, Rahim, poznałem tam Blacka. Tak bardzo pokochałem mojego wspólnika, że przyjąłem jego nazwisko. No i potem zrobiliśmy wspólną wystawę Rahim Black i tak powstał Rahim Black, tak? Tak w ogóle zaczęliśmy się bawić marką osobistą, kiedy jeszcze to nie było modne, w 2003 roku. Założyliśmy firmę. Początki były bardzo trudne. Dużo dobrych przekonań jako pracodawca wyniosłem z uczelni artystycznej. Dużo dobrych i dużo złych. Złe to na pewno było to, że zarabianie było czymś złym, a bogatym się jest po śmierci. A dobre to na pewno było to, że zyski jednak nie są najważniejsze, najważniejsze są wartości. I w obliczu takiego turkusowego zarządzania, o czym będzie dzisiaj mówił Marek Wzorek, to są dobre podstawy do tego, żeby tworzyć dobrą firmę szczęśliwych pracowników. Kiedy zobaczyliśmy jako artyści, co się dzieje w korporacjach typu Apple, Facebook, zobaczyliśmy, że tam się tworzy rzeczy, które nie śniły się naszym filozofom i wtedy chcieliśmy stworzyć naszą dobrą korporację. Początki jednak były bardzo trudne, dlatego że no, nie mieliśmy nic, ani podstaw ekonomii, ani podstaw zarządzania. No bo ja studiowałem malarstwo sztalugowe, profesor mi powiedział, że tutaj studenci dzielą się na samouków i nieuków. Dał mi do zrozumienia, że go nie będzie przez cały rok. Od razu zaczęliśmy z grubej rury, zatrudniliśmy pracowników. Zdjęcie jest czarno-białe, bo nikt nie został z nich. Dlatego że 20 kwietnia 2011 roku do naszej firmy zapukał bardzo niechciany gość. To było niesamowite przeczytać w gazecie o sobie, że policja znalazła bardzo dużo nielegalnego sprzętu, a dokładnie oprogramowania w jednej z krakowskich dużych firm. Po raz pierwszy wtedy usłyszałem o swojej firmie, że jest duża. Niestety w kontekście tego, co się stało, przyszło na 10 takich uzbrojonych panów, mieli karabiny, bo się okazało, że na Akademii Sztuk Pięknych posiadanie legalnego Photoshopa to była jakaś, no, jakaś abstrakcja. Tak? 4,5 tysiąca to kosztowało, to... Dzisiaj jest mi łatwiej, nie wiem, wystrzelić rakietę w kosmos, niż wtedy kupić Photoshopa. Tylko że ten jeden nielegalny zainfekował 50 innych komputerów i groziło mi tam 5 lat pozbawienia wolności. Tak to wyglądało. Każdy moment jest dobry, żeby sobie strzelić selfie. Jak to się stało? No bo właśnie 5 lat wcześniej takie właśnie między innymi przekonania wyniosłem z Akademii Sztuk Pięknych. Tego się nie wstydzę, dlatego że pamiętam w ogóle wtedy, jak moi znajomi robili prezentację, konferencje i robili selfie w różnych fajnych sytuacjach, to ja mogłem zrobić selfie tylko na 4 piętrze Wydziału Walki z Przestępczością Gospodarczą, tam na Zgody, w Nowej Hucie. Tam całymi dniami spędzałem na zeznaniach.
A jest teraz 18 października 2018 roku, jestem tutaj, prawdopodobnie niejako przegrany. I chciałbym opowiedzieć wam, jak to się stało. Jak to się stało, że na początku no, ten pierwszy milion zrobiliśmy bardzo szybko, ale to był milion długu. Potem wystrzeliliśmy, bo założyliśmy agencję social media, potem założyliśmy agencję, potem założyliśmy własną firmę, własną technologię iDron. Teraz mamy oddziały na całym świecie, mamy oddział w Berlinie, budujemy teraz oddział w Holandii, w Szwecji, mamy 6 pracowników w Brazylii. Naprawdę fajnie się rozwijamy. Jak to stało, że wyszedłem z tego bagna? Bo teraz naprawdę wynajęliśmy duże biura, 1400 metrów kwadratowych, mamy około 100 pracowników i moim największym życiowym celem jest stworzenie szczęśliwej firmy, która działa oczywiście w pełni legalnie. I jak do tego doszło? Zasługa tego to media społecznościowe i tego, jak udało mi się swój wizerunek w tych mediach społecznościowych uratować. Więc poziom, z którego ja wychodzę, jest najniższy z możliwych, więc każdemu się to uda. Na Akademii Sztuk Pięknych zapytałem się kiedyś mojego profesora o to, jak pisać, ponieważ mam problem ze składaniem zdań podwójnie złożonych w języku polskim. Ja jestem obcokrajowcem. No i profesor mi wtedy powiedział, Rachim, wiesz, z pisaniem jest jak z rysowaniem, to małpia zręczność. Nie myśl o technice. Zanim coś napiszesz, zastanów się, czy masz coś do powiedzenia. I teraz, kochani, to jest próba przełamania się, bo często robię warsztaty dla ludzi właśnie ze sztuki pisania, często jest ze swoimi pracownikami, nie wiem, ląduję w lotnisku Kennedy'ego w Nowym Jorku i mówię dziewczynie, żeby wrzuciła post, a ona mówi, że nie wie, co napisać. Jeżeli nie wiecie, co napisać, napiszcie, jak jest. Dlaczego? Stworzyłem następujący algorytm tworzenia treści. Zaczynacie po prostu od suchych informacji. Dlaczego? Dlatego, że jest taka książka Sztuka Pięknego Pisania Stevena Pinkera, on mówi, że to, co dla was jest oczywiste, nie jest oczywiste dla innych. No nie jest oczywiste dla innych, że w środku tygodnia słuchacie Rahima, który uczy was teraz social mediów. Słuchacie Rahima, którego Rahima? Tego z Paktofoniki, co jest Bogiem, co z nim zrobili film, nie innego, którego. To może być abstrakcja. Więc teraz wy piszecie jak jest, życie pisze najciekawsze scenariusze. Więc zaczynacie informację. Pamiętajcie proszę, że publikując post na profilu osobowym, a w rekrutacji to osoby są najważniejsze, ludzie, nie firmy, firmy są za nimi, szczególnie na LinkedInie, to tylko posty wrzucane statusem prywatności publicznym są widoczne dla nieznajomych, czyli kula ziemska. Jeżeli wrzucicie znajomi znajomych, albo znajomi, albo kłódkę, jak jest kłódka, to tego nie zobaczy nikt. To nie będzie mieć na pewno lajków. Ja się tego nauczyłem właśnie, jak miałem problem z policją, to mi prawnik doradził, żeby status domyślny moich postów był tylko ja, bo ja szybciej pisałem niż myślałem. Więc taki miałem status domyślny i potem mi prawnik powiedział, że tam niektóre sprawy ulegną przedawnieniu po 10 latach, wtedy możesz upublicznić. Więc niektóre posty czekają. No i teraz tak, małpka pozwala wam oznaczać. Oznaczać ludzi, oznaczać miejsce, oznaczać wydarzenie, oznaczać organizatora. Im więcej małpek, czyli tak zwanych tagów, tym więcej innych osób, instytucji, które mogą wejść z wami w interakcję, ponieważ one zostaną oznaczone za pomocą małpki. I hashtag. Oficjalny hashtag tej mojej prezentacji to Social Employer Branding KRK. Oto oficjalne hashtagi. Tylko wrzucając post pod tym hashtagiem, ja was zlokalizuję w mediach społecznościowych. To, co teraz robię, to jest klasyczne user-generated content, czyli sprowokowanie innych do mówienia o tobie. Ja teraz próbuję sprowokować was do tworzenia contentu na temat mojej prezentacji, która jest oczywiście dobrą prezentacją. 5 zasad używania hashtagów. Używamy dużych liter między słowami w hashtagach dlatego, że wszystkie słowa piszemy razem. Jeżeli nie użyjemy dużych liter, powstanie nieczytelny sznurek. Zabieg czysto kosmetyczny, ale ważny dla czytelności. Druga sprawa, używamy polskich znaków. Język polski, a ja się długo uczyłem pięknej polskiej polszczyzny. Język polski jest wrażliwy. Jest różnica, czy robisz komuś łaskę, czy laskę, czy idziesz walczyć o wolne sądy, czy wolne sady. Wszyscy wyszli walczyć o wolne sady. Sady są wolne. My tu walczymy o wolne sądy. Więc albo piszecie po polsku, albo nie po polsku. Okay? Nie ma czegoś po środku, dobra? Więc używamy polskich znaków. Ja nie mogę zrozumieć fenomenu nieużywania polskich znaków w hashtagach. To nie są SMS-y, które są droższe z polskimi znakami. Nie używamy znaków interpunkcyjnych, ponieważ one kończą hashtag. Na przykład, jeżeli chcemy napisać Rahim Black w Poznaniu, no to piszemy Rahim Black, hashtag wypoznań, apostrof you. Czyli piszemy ładnie Rahim Black w Poznaniu i wsadzamy po środku hashtag Poznań, a czyta się Poznaniu i wtedy świadomie używamy apostrofu. Nie robimy tak, jak niektóre gwiazdy polskie strady typu piszą i na końcu hashtagi Polish Girl, Superstar i tak dalej, nie? Tylko w tekście wplatamy hashtagi. Z liczbą hashtagów jest różnie, powyżej 9 już jest trochę spam i używamy właściwych hashtagów, ponieważ no, jeżeli wrzucimy Polish Girl i Polish Boy, no to nie ta grupa docelowa. Ja jestem już żonaty, mam 2 dzieci, więc
Ja sprzedaję usługi rekrutacyjne, employer branding, system CRM dla e-commerce. Nie zależy mi na ilości serduszek na Instagramie, ale zależy mi na dotarcie do grupy docelowej, dlatego używamy właściwych hashtagów, bo po to są hashtagi, żeby docierać do grupy docelowej i kategoryzować posty. Oficjalny hashtag Social Employer Branding KRK. Teraz dalej jedziemy z instrukcją. Wrzucając zdjęcie, pamiętajcie, że albo wrzucacie jedno zdjęcie z tego wydarzenia, albo wrzucacie ich kilka i jest to album, który tworzy kolekcję, a do kolekcji się wraca. I wtedy na przykład jak dorzucicie, albo jedno zdjęcie, albo album, tak jak tutaj. Tutaj na przykład jak dorzucicie 5 zdjęć, to jest od razu 12 tysięcy lajków, bo przez 3 lata je zbieraliśmy. Czyli de facto jak wrzucicie w starym albumie zdjęcia, dorzucicie 3 zdjęcia, to pokazują się wszystkie te lajki. I to robi robotę. Natomiast jeżeli chcecie zrobić jedno zdjęcie, to ja przeważnie jak jestem na konferencji, to robię zdjęcie na przykład siebie plus widowni. Jak jest to tu akurat na konferencji Brian Tracy, jak 800 osób go słucha, to ja wiedziałem, że jak ja będę mówił, to pewnie będzie połowa sali, to zrobiłem widownię, jak słucha jego, połączyłem to z kolażem, żeby naturalnie wyglądało, tak? Nikt nie wie, że słuchałem Tracy'ego. Teraz tak, kiedy już opanujecie podstawowe informacje, tagi, techniki i formaty, to musicie się zastanowić, jaką wartość wasz post ma dawać innym, żeby ten post nie był takim klubem wzajemnej adoracji, bo ile tu siedzi osób? I żeby to nie było tak, że pani polubi mnie, ja polubię panią i ograniczymy się do 100 lajków. Żeby mieć dużo lajków, to trzeba stworzyć uniwersalny post, który wyjdzie z tego miejsca. I teraz zastanówcie się nad jedną rzeczą. Tworząc post, zastanawiacie się, jaką wartość dajecie innym. Jaką wartość dajecie innym, rzucając na swoich profilach osobowych albo fanpage'ach post tego, że jesteście dzisiaj na tym szkoleniu. I nie sobie. Bo to, że wy się uczycie i wy będziecie mądrzy, a inni nie, to nie. To, że wy będziecie mieć przewagę konkurencyjną, a inni nie, to jest dobre dla was. A w jakim stopniu to jest dobre dla innych? To jest mniej więcej takie porównanie jak dziewczyna, która wrzuca zdjęcie z wakacji na Instagrama, wpisuje hashtag relax i jedyne co ja mam z tego to jest zazdrość. Bo ja wtedy użeram się z dwójką dzieci, która płacze i nie daje mi spać po nocach i widzę, jak siedzę przed biurkiem i widzę, że ona ma relaks i czyta książkę. Jaką możecie dać wartość innym, wrzucając post tej imprezy tutaj? Ktoś ma jakiś pomysł? Dobra, czy są tu pracownicy, ręka do góry? Pracownicy. Dobrze. Jak gdybym dostał wasze CV i to pierwsze, co bym zrobił, prześwietliłbym Face'a i LinkedIna, jeżeli zobaczyłbym, że w środku tygodnia jesteście na szkoleniu Rahima Blacka, brałbym. Oczywiście ja was nie namawiam teraz do tego, żeby zmienić pracę, ale po prostu, no nie wiem, wasze kwalifikacje rosną, wy budujecie tak zwaną markę osobistą pracodawcy, idźcie do szefów po podwyżkę chociaż. Dobra, a czy są tu w takim razie pracodawcy, ręka do góry? Czy pracodawca jakiś przyszedł z pracownikom, ręka do góry? Brawo, jest tak? Wrzućcie post, że jako pracodawcy inwestujecie w swoich pracowników i zabieracie ich na taką zacną konferencję jak dzisiaj, tak? Pochwalcie się tym, że inwestujecie w swoich ludzi. Mamy zatem następujące rzeczy, czyli mamy zatem markę osobistą, markę pracodawcą i sprzedaż. Ale wartości, które możecie dać innym, to nic innego jak na przykład to, że innych możecie zainspirować, innych możecie o czymś poinformować. Z innymi możecie na przykład podzielić się wiedzą. Z tego, co się tutaj dowiedzieliście, możecie na przykład opowiedzieć jakąś historię. To są te wartości, które ktoś dostaje, czytając te posty. I dopiero jak dacie wartość, możecie osiągnąć cel, jakim jest na przykład budowanie marki pracownika, budowanie marki osobistej, budowanie marki pracodawcy i sprzedaż. Czyli organizator na przykład może wrzucić teraz post, że Rahim Black na konferencji, następna konferencja jest planowana wtedy i wtedy. Czy już w trakcie konferencji po prostu sprzedawać. I na końcu jeszcze taka kwestia, że jeżeli chcecie mieć dyskusję pod postem, czyli komentarze, to wrzucacie pytanie, tak zwane call to action. Najprostsze pytanie, 1, 2, 3, 4, które, 5 oznacza szukaj dalej, czyli żadne okulary się nie podobają, tak? Ale zawsze dajecie jakieś pytanie i teraz możecie podzielić się wiedzą, ale możecie podzielić się bardziej wiedzą w formie zagadki, w której zadajecie pytanie, prowokujecie ludzi do dyskusji. Nic nie że teraz w social mediach tak bardzo, jak prowokowanie do dyskusji. Więc połączcie teraz pytanie z wartością, którą dajecie w postaci wiedzy. Ja na przykład dzisiaj zrobię taki post, że pod koniec tej prezentacji zrobię sobie selfiaczka i poproszę was na przykład o ocenę tej prezentacji w skali od 1 do 6 w komentarzu i napisanie tego, co dla was stanowiło największą wartość. Czyli to jest post, który wchodzi z ludźmi w interakcję, wchodzi z ludźmi w dyskusję. Nie jest to tylko post informacyjny w jedną stronę. Więc teraz, kochani, macie instrukcję tego, jak się robi posty, jak się taguje, jak się używa statusu publicznego, jaki hashtag. Drugi warsztat, jak budować zasięgi w social mediach, kochani. Teraz będzie jeszcze bardziej technicznie.
W 2018 roku Mark Zuckerberg wszystkich znokautował znowu zmniejszeniem zasięgów organicznych. Zasięgi organiczne, zarówno na Facebooku, jak i na LinkedInie, dzielą się na organiczne i płatne. Organiczne to są te, za pomocą których docieramy bezpłatnie do użytkowników, natomiast płatne, no to płacimy, to są posty sponsorowane. I teraz, jeżeli mamy tysiące fanów, tysiące znajomych, tysiące polubień, to nigdy nie jest tak, że docieramy do 100% grupy docelowej. Taki algorytm jak EdgeRank decyduje o tym, co ktoś ogląda, a co nie. Więc teraz, jeżeli lubicie 1500 stron i macie 1500 znajomych, to 3000 wydawców czeka na to, żeby was na tej ścianie głównej dopaść z komunikatem. Z jakiegoś powodu zamiast 3000 zobaczycie tylko 150, czyli do 5%. I teraz od tego właśnie EdgeRanku zależy to, jak duże będą te zasięgi organiczne. I teraz zasięg organiczny to jest tak zwany Facebook Newsfeed Visibility Algorithm, który składa się między innymi z takich elementów jak ilość i średnia historyczna interakcji. Czyli jeżeli mamy fanpage dzisiaj, zarówno na Facebooku, jak i na LinkedInie, patrzymy historycznie, jak często i jak dużo razy ktoś wchodził w interakcję z nami. Co to znaczy? To znaczy, że liczy się zarówno średnia, jak i ilość. Czyli jeżeli wrzuciliśmy post 3 miesiące temu i ktoś polubił, to średnia wynosi 100%. To jest dużo. Ale niestety ilość jest mała. W związku z tym na pytanie, czy żeby mieć dobre zasięgi w mediach społecznościowych, trzeba wrzucać dużo postów kosztem jakości, czy mało, ale bardzo dobrych, odpowiedź jest jedna. Trzeba wrzucać dużo dobrych postów, żeby mieć dobre zasięgi. Dużo dobrych to znaczy ile? To znaczy, nie może być dnia, w którym nie ma żadnych postów. To jest dzień stracony. To jest tak, jakbyśmy mieli, nie wiem, super kanał telewizyjny, genialny, tylko że w czwartek i w piątek nic nie puszczają, nie? No to on nie działa wtedy. Więc teraz ja, żeby wam powiedzieć, jak to działa, to mniej więcej zobaczmy. Na przykład mamy taki profil Zary. Ja kiedyś o 23.30 wracam do domu i się pytam, pierwszy raz widzę, że moja żona jeszcze nie śpi, bo czeka na post w Zarze o wyprzedaży. Patrzę wtedy, że rzeczywiście w Zarze pojawia się 10 do 15 postów dziennie. No i myślę sobie wtedy, no super, tylko że jeżeli w Zarze mamy 10-15 postów dziennie, no to Zara działa w 90 krajach, 96 krajach. Ma tam 8 marek, czyli w sumie ma 500 profili. 500 profili na Facebooku. No to w takim razie 500 profili na Facebooku jest obsługiwanych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ile potrzeba osób w tym momencie, o tej 23.30, jak ja rozmawiam z żoną, osób do obsłużenia tylko profili na fejsie grupy Inditex, która działa w 96 krajach i ma 8 marek. Uwaga, 1500 social media specjalistów w danym momencie. 1500. Ile to kosztuje bez reklamy? 20 ponad milionów złotych miesięcznie. I to jest powód, dla którego Amancio Ortega jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie, ja zawsze tłumaczę. Bo jego Zara zapierdala, tak? Powiem się rymuje, tak? Po prostu wrzuca dużo, dużo postów. Więc żebyście mieli obraz tego, jak dużo się wrzuca postów, to co wejdziecie do dużej marki, to zobaczycie, że oni wrzucają 10-15 postów dziennie. Natomiast oczywiście te wszystkie posty można wrzucić też na jednym profilu i można je targetować w różnych krajach, jeżeli chodzi o globalne firmy. Więc można to robić tak jak Starbucks, czyli każda kawiarnia ma osobny profil, tych profili jest setki. A można to robić tak jak Spotify i Uber, że wszystkie posty są wrzucane w jednym miejscu. Kolejnym czynnikiem, który wpływa na zasięg organiczny, jest rodzaj kontentu. Największe zasięgi teraz mają live'y, potem wideo, potem zdjęcia, potem grafiki, potem teksty, potem udostępnienia i na końcu linki. Czyli w zależności, jaki użyjecie rodzaj komunikatu, będziecie mieli większe lub mniejsze zasięgi. I to jest sprawiedliwe, ponieważ jeżeli wrzucicie link, który odsyła na przykład do ogłoszenia rekrutacyjnego, to naturalnym jest, że Facebookowi nie zależy na tym, żeby ktoś kliknął coś na Facebooku i wyszedł z niego. A jeżeli wrzucicie film, na przykład live, na przykład wywiad 45-minutowy, na przykład Facebook robi rekrutację tak, że robi je w formie różnych wywiadów z różnymi pracownikami swojego działu HR i tam po prostu prowadzą wywiady o tym, jakich ludzi szukają. To są bardzo grube, takie wysokokaloryczne posty, które mają dużo zasięgu i to jest sprawiedliwe, bo im więcej się napracujesz nad jakimś kontentem, tym większy masz zasięg organiczny. I zasada 3 razy waga, liczy się to, jakie posty mają interakcje, a właściwie jaką mają wagę interakcji. Czyli jeżeli post polubi osoba, która jest z waszej grupy docelowej i ona ma dużo znajomych influencerów, to wy macie większe zasięgi. Liczy się też waga interakcji, czyli liczy się to, żeby udostępnienie ma większe zasięgi organiczne niż komentarz, komentarz większe niż lajki, lajki większe niż kliki. Jest jeszcze coś, co ma bardzo duże zasięgi, to są właśnie dyskusje, czyli liczy się długość komentarza. Jeżeli ktoś napisze na przykład pod moim postem teraz ocenę od 1 do 6, 6,
to jeżeli jeszcze uzasadni dlaczego, to będą większe zasięgi. Więc oprócz tego, że wrzucicie 6, to poproszę jeszcze napisać, dlaczego tak wysoka nota. Dobrze? I jeszcze liczy się waga posta, czyli właśnie to, żeby był live, żeby był wideo. Więc reasumując, największe zasięgi organiczne teraz mają na przykład live'y lub filmy udostępnione przez osoby wpływowe. Czyli mamy tą zasadę 3 razy W, czyli waga posta, waga interakcji i waga osoby lubiącej. Jeszcze zwróćmy uwagę na czas postowania, ponieważ ludzie na to nie zwracają uwagi. Są godziny, w których mamy większe zasięgi i są godziny, w których mamy mniejsze zasięgi. Na przykład bardzo dobrą godziną do postowania i łapania dużych zasięgów jest godzina, którą lekceważymy, 7 rano. Wstajesz i wiesz, wstajesz i pierwsze co robisz, twoja ręka sięga po Facebooka, żeby zobaczyć notyfikacje. Tylko ty oczywiście, żeby wrzucić coś o 7, no to nie wstajesz o 7 i myślisz sobie, co by tu dzisiaj wrzucić, bo się wyrobisz na 11, a to już nie jest dobra godzina. 7 do 9, czyli piszesz to wcześniej i publikujesz o 7 albo kolejkujesz w przypadku fanpage. Potem jest godzina 12, potem jest obiad, potem jest 15, 17 nie jest dobrą godziną i potem ewentualnie 20. 20 jest też świetną godziną, ale na Facebooku, na LinkedInie już nie. Na LinkedInie poruszamy się w godzinach pracy. I teraz dlaczego o 20? Dlatego, że tacy przedsiębiorcy, osoby wpływowe, no co, no mają dzieci, myją te dzieci, kąpią, jak nauczyły spać o 19.30, no to o 20 siadają przed telewizorem, ale na kolanach zawsze mają telefon lub iPada. I wtedy to jest ostatni dzwonek do skonsumowania treści, do 22. Nie wrzucamy treści o 23, bo ludzie generalnie idą spać. Więc nie wrzucając treści, nie myślcie o tym, kiedy wam pasuje wrzucić treści, tylko kiedy innym pasuje je konsumować. Myślcie jak odbiorca. I trzeci warsztat. Czyli tak, wiemy już jak tworzyć posty, tworzycie teraz. Wiemy już jak tworzyć zasięgi i teraz jak tworzyć profile. Firmy działają w różnych segmentach, B2C, B2B. Są jeszcze takie firmy, które działają w B2B2C. Są nawet firmy, które działają w C2C. Ale w związku z tym, że jeszcze mamy firmy, które działają na przykład B2B i w B2C i jeszcze budują markę pracodawcy, employer branding, weźmy na przykład, nie wiem, sieć pizzerii Da Grasso, która sprzedaje produkt, który trafia do klienta końcowego. Każdy może być ich klientem, ale restaurację dostarcza w formie franczyzy, czy jest to B2B, a ma problem z pracownikami, czyli jest jeszcze employer branding. I wtedy zadaję sobie pytanie, czy te wszystkie działania komunikacyjne prowadzić pod jednym profilem, czy pod wieloma? Jak myślicie? Czy pomieszać B2C z B2B z employer brandingiem, czy każdy profil założyć osobno? Łączyć? Łączyć? Łączyć. Tylko, że moja żona, jak na przykład czeka na ten post z wyprzedażą produktów Zarze, to tak jakby wyskoczyła teraz, że to wszystko szyją w Bangladeszu, jeszcze tam się zawaliła fabryka. Popatrzcie na odpowiednik Inditexu w Polsce, LPP. LPP do niedawna jeszcze nie miał fanpage'a swojej grupy. Co z tego, że jest firmą notowaną na giełdzie? Co z tego, że zatrudniają tysiące pracowników? Dopiero jak ich dopadł rynek pracownika, to okazało się, że jednak pracownicy nie pracują w Sinsay, gdzie grupa docelowa to 16-letnie dziewczyny kupujące ubrania dla siebie. Nie pracują w Reserve, nie pracują w Krop, tylko pracują gdzie? LPP SA. Więc osobno jest prowadzony profil Sinsay, osobny jest prowadzony profil pracodawcy LPP. Tak naprawdę to, czy komunikację prowadzimy pod jednym profilem, czy pod osobnymi, to pan nie do końca się myli. Dlatego, że to zależy od sektora biznesowego. Jeżeli mamy taki produkt, jak na przykład Sinsay albo Zara, to jest to segment B2C. Klienci końcowi mają to do siebie, że klientów końcowych interesuje tylko produkt końcowy. Natomiast jeżeli klientem firmy są firmy, czyli działają w B2B, to firmy nie interesują się tylko produktem, ale całościowo firmą. Jeżeli ja na przykład kupuję jakiś skomplikowany software house od dostawcy, to ja chcę wiedzieć teraz, jakich on ma pracowników, jakie on ma biura i to jest wiarygodny dostawca, z którym będę pracował przez lata. Więc reasumując, jeżeli działamy w sektorze B2B, na przykład mamy software house albo mamy jakieś usługi doradcze, to niewykluczone jest, że komunikację employer brandingową można prowadzić na tym samym profilu, w którym komunikujemy się z klientami. I ponieważ zarówno moja agencja, jak i moja firma Idron działają w sektorze B2B, gdzie klientami są firmy, to my całą komunikację employer brandingową wykorzystujemy nie tylko do rekrutacji, ale także do budowania wiarygodności wśród naszych klientów. Że mamy świetnych specjalistów, ponieważ oni biznes kupują od ludzi, a nie tylko od firmy. Więc to są dwie różne rzeczy. Tutaj macie przykład. Lufthansa z kolei działa osobno. Lufthansa Global Business Services działający w Krakowie ma osobno profil do swoich pracowników, a osobno Lufthansa, która działa w B2C. Ale jeżeli jest to B2B, można te komunikaty ze sobą łączyć.
To by było na tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Budowanie marki pracodawcy i wspieranie procesów rekrutacyjnych w social mediach. Dobrze, zaczynamy. Pierwsza dekada XXI wieku. Internet staje się powszechnie narzędziem do rekrutacji, czyli do prześwietlania kandydatów w mediach społecznościowych. W związku z tym, uwaga, to współzawodnictwo o pracę dało początek budowania marki osobistej przez zwykłych ludzi. To jest niesamowite. Mało osób budujących dzisiaj tak zwany personal branding zdaje sobie z tego sprawę, że to właśnie współzawodnictwo o pracę dało początek budowania marki osobistej przez zwykłych ludzi. Bo czym są influencerzy i marki osobiste? Czym się różni od celebrytów? Że celebryci budują je przez masowe media i są rozpoznawani wszędzie na ulicy, natomiast influencerzy to są zwykli ludzie, którzy mogą być wpływowi przynajmniej w swoich środowiskach. Pracownik został prześwietlony, zastanawia się teraz dwa razy, co napisze na fejsie. Natomiast w związku z tym, że żyjemy jednak w drugiej dekadzie XXI wieku, znamy rynek pracownika, niedobór specjalistów, nie ma już niezatrudnionych, bezrobotnych handlowców, bezrobotnych programistów. Jeden programista przypada na kilkanaście miejsc pracy. W związku z tym to pracodawca zabiega o pracownika i zaczyna budować markę pracodawcy, czyli employer branding. Zapalnikiem do budowy zarówno personal brandingu przez pracowników, jak i employer brandingu przez pracodawców stały się właśnie media społecznościowe. Największym wyzwaniem w budowaniu naszej firmy było znalezienie trzeciej osoby. Bo jest taka zasada w środowiskach startupowych, że globalny sukces osiągną firmy, które spełniają zasadę 3x H, czyli wśród swoich team liderów mają hipstera, hustlera i hakera. Wiecie, ja jestem po ASP, po malarstwie, a mój wspólnik, wiecie, jest też po malarstwie. Na nasze nieszczęście, więc generalnie nie można powiedzieć, że się wzajemnie uzupełnialiśmy, tak? Więc brakowało nam hakera, czyli człowiek, który te nasze wizje urzeczywistni. I rekrutacja programisty, kiedy nie mieliśmy na to ani pieniędzy, ani nie wiedzieliśmy, jak go zrekrutować, ani nie wiedzieliśmy, jak go przekonać, kiedy my rozmawialiśmy z programistami, to on przychodził do naszej budy i się pytał, gdzie jest firma, bo myślał, że jest na korytarzu, a my mówiliśmy, że tu. I wtedy następowało tak zwane rozczarowanie. Ale powiem wam, jak to zrobiliśmy. Taką książkę czytałem, programista poszukiwany, i wpadłem na genialny pomysł. To znaczy, podpiąłem piksel pod ogłoszenia rekrutacyjne i osoby, które już wpadły na to ogłoszenie, zacząłem je śledzić na LinkedInie, na Facebooku remarketingiem. Moja ważna sugestia do was. Jeżeli robicie remarketing ogłoszeń o pracę, to w remarketingu nie puszczajcie już ogłoszeń o pracę, tylko puśćcie atmosferę firmy. Wtedy kandydaci nie domyśli, że to reklama. Niech to będzie jakiś porywający film o work-life balance, o imprezie integracyjnej. Czy to jest manipulacja? Nie, to jest prawdziwe zdjęcie. Naprawdę byliśmy na imprezie integracyjnej. I niespecjalnie pod to ogłoszenie, ale pokażcie atmosferę firmy. I to właśnie robimy dla naszych klientów, tak? Historia z moją rekrutacją zaczęła się, kiedy szukaliśmy też człowieka w naszym zespole, bo ja po malarstwie, wspólnik po malarstwie, potrzebowaliśmy jeszcze kogoś, kto umie liczyć. I zrobiliśmy taki post. Otóż jest to Rafał. Rafał, wiecie, dużo robimy zdjęć na Instagrama, więc jak w 2013 roku Rafał przyszedł z ciastem, w ogóle jak pracownik przychodzi do firmy po raz pierwszy z ciastem, no to dobrze rokuje. No i zrobiliśmy wtedy zdjęcie z ciastem i zrobiliśmy zdjęcie, wrzuciliśmy na Instagrama. Prawdziwe zdjęcie. Potem w 2014 jedna z czterech naszych spółek, bo w sumie spółek mamy cztery, pozyskała inwestora. Inwestor powiedział, że Rahim, ty po malarstwie i twój wspólnik po malarstwie, do rady nadzorczej potrzeba jeszcze trzeciej osoby, żeby można było przeprowadzić głosowanie. Ja wtedy nie wiedziałem, co to jest rada nadzorcza jeszcze, więc wziąłem Rafała jako figuranta, słuchajcie. A Rafał to był kurierem, zajmował się, zanosił do poczty papiery. Wzięliśmy go do Rady Nadzorczej. I w momencie, jak go wzięliśmy do Rady Nadzorczej, Rafale obudził się jakiś olbrzym. Bo po pierwsze okazało się, że w naszej trójce był jedyną osobą, która umie liczyć, więc zaczął nas rozliczać. Nie z delegacji, z wyjazdu, z klubów i tak dalej. No i tak bardzo chłopak uwolnił swoje moce przez to niechcące stanowisko, że po prostu w 2015 roku został prezesem. A w 2016 roku chłop się tak dorobił, widzicie, ewidentnie tu już przytył, że założył z nami firmę, w której zarobione pieniądze inwestuje w nieruchomości. I teraz zrobiliśmy post rekrutacyjny, który opowiada o success story naszego pracownika. I to żre, dlatego że jak ja wtedy dostałem 140 CV, a jak kupowałem ogłoszenie za 1500 zł, to miałem jedno CV, dzisiaj nie mam żadnych, i dostałem 140 CV, to oszalałem ze szczęścia. Dlaczego? Bo success story żre. Tak jakby ludzie życzyli nam dobrze. Żyjemy w pięknym kraju, w którym nikt nikomu nie zazdrości i kiedy ktoś osiąga sukces, ma więcej lajków. Rafał, jak został dyrektorem zarządzającym, miał więcej lajków niż jak się zaręczył.
Jak ja wrzucam teraz ogłoszenie, że szukam asystentki zarządu, albo szukam na przykład sprzedawcę, to na profilu osobowym Rahim Black mam taki album ogłoszenia rekrutacyjne. One mają więcej lajków niż moje zdjęcia z dziećmi. I z kotami. Dlaczego? Bo to jest tak, że ty szukasz pracownika, ktoś chce pomóc znajomym i udostępnia. I tak bardzo udostępniali te treści, wrzuciliśmy takie ogłoszenie. Szukamy global menadżera. Global. O, firma się globalnie rozwija. I wtedy zrozumiałem, że posty rekrutacyjne nie tylko służą do budowania marki pracodawcy, nie tylko służą do rekrutacji. One służą do informowania rynku w sposób taki ukryty, że stajemy się globalną firmą, bo szukamy global menadżera. I w pewnym momencie, jak projektowaliśmy linię postów, jak projektowaliśmy priorytety tematyczne, czyli o czym w tych fanpage'ach chcemy pisać, to powiedziałem, rzucajcie posty rekrutacyjne, nawet gdyby nie przyniosły CV. Nie musimy tego liczyć. Przecież my na zewnątrz w ten sposób komunikujemy firmę. Posty rekrutacyjne są jednym z najlepszych narzędzi budowania wizerunku i rozpoznawalności firmy, także w oczach potencjalnych klientów, nie tylko pracowników. Szwagra mam. Niech to będzie poufne teraz. No i się pytam, szwagier taki jest introwertyk bardziej i nie ma profilu na fejsie. I się go pytam, on ma też dużą firmę, i się go pytam, jak rekrutuje pracowników. Mówi mi, że najwięcej CV ma z postów rekrutacyjnych. A ja się go pytam, jak, skoro ty nie masz profilu? Mówi, że wrzucam na profil firmy. A potem targetuje do grupy docelowej, bo posty można lepiej targetować do grupy docelowej niż ogłoszenia rekrutacyjne. Wow, bo zobaczcie, jeżeli na przykład pracodawca jest gejem, rekruterka znalazła super specjalistę od programowania, który na swoim fejsie wyraźnie wykazuje homofobiczne zachowania. No ona jest tak zdesperowana, że nie wie, czy go brać. No i co? Zachowuje się profesjonalnie, bierze go. A pracodawca też jest tak zdesperowany, mówi, no bierz. Po czym on przychodzi do pracy i tego samego dnia on sam się zwalnia. Ja też tak miałem, bo ja mam imię takie arabskie trochę i też przyszedł jeden chłopak, taki skrajny katolik i też tak się wystraszył mojego imienia, że go drugiego dnia nie było. Szkoda potem tych teczek pracowników trzymać w archiwum przez 50 lat. Dlatego warto sprawdzić, słuchajcie, nie żeby to było jakieś tam teraz, ja nie opowiadam się po żadnej stronie, ja nie powiedziałem, jak należy postąpić. Tylko chodzi o to, że o pewne rzeczy na rozmowie face to face nie można nawet zapytać. A post rekrutacyjny można stargetować tak, że ja mogę stargetować jego zainteresowania i wiem, na kogo on będzie głosował. Ja będę wiedział, czy on jest bardziej na lewo, czy na prawo. Już nie mówię o takich oczywistych rzeczach jak płeć, wiek. Wiem, to jest niebezpieczne. Ale jest taka zasada w postach, że im lepsze mają CTR, czyli trafiają do bardziej prawdopodobnej grupy, tym są potem bardziej klikalne i koszt kliknięcia jest niższy, bo reklama jest efektywna. Dobra reklama to tania reklama. Więc jeżeli teraz my szukamy handlowców, to wybierając grupę najbardziej prawdopodobną, to wybieramy niestety między innymi Facebook każe nam wybrać płeć. To są trudne pytania, ale one nas zbliżają do bardziej potencjalnych kandydatów i sprawiają, że to działa. Zamieszczaj posty rekrutacyjne, nawet jeżeli nie generują CV. Czym jest employer branding? Employer branding to jest dzisiaj mieszanka marketingu i PR-u z rekrutacją. Słuchajcie, to jest post rekrutacyjny. Wtedy był post bądź jak Rafał, teraz jest post bądź jak Paulina. To moja trzecia asystentka. Nie żeby odchodziły, tylko ja po roku uwalniam asystentkę, żeby zarządzała częścią naszego biznesu, bo uważam, że jak przeżyła ze mną, to przeżyje wszystko. Zrobiliśmy post, że ona będzie budować swój zespół. I teraz zobaczcie, gdzie wolelibyście pracować? Po lewej czy po prawej? Najładniejsze ogłoszenie rekrutacyjne wygląda tak, jak to po lewej. Gdzie wolelibyście pracować? Zobaczcie, to też jest ogłoszenie rekrutacyjne. To jest szefowa, teraz główna community manager naszej firmy, Ania Socha. My mamy taki zwyczaj, że jak pozyskamy klienta, to pracownik jedzie do klienta, żeby się tego klienta nauczyć, bo obsługujemy jego social media, stajemy się jego głosem w mediach społecznościowych, stajemy się jego rzecznikiem, więc nasz pracownik musi się nauczyć klienta. Ten klient akurat był z Tunezji. Więc pewnego dnia Ania pisze, cześć szefie, pozdro z Tunezji. Pojechała na 2 tygodnie. I ja mówię wtedy, Ania, wrzuć to na fejsa. Napisz, że szukasz ludzi. Bo to też jest post rekrutacji. Jak wrzuciliśmy ogłoszenie, że szukamy architekta. Wynajęliśmy teraz nowe biuro i wrzuciliśmy ogłoszenie, że szukamy architekta. Słuchajcie, my mieliśmy więcej komentarzy niż jest architektów w Polsce. Ale zauważyłem jeden trend. Wow, szukać architekta, jak się rozwijają, architekta szukają do biur. Jak zrobiliśmy takie coś, że szukamy twórcę muralu, to użyłem storytellingu. Facebook, jak budował siedzibę,
to nie miał kasy, ale od razu zatrudnił ludzi do malowania muralu, więc nie miał pieniędzy, żeby im zapłacić, to dają im udziały. I ja taki mural kosztował niewiele, tam 4,5 miliarda dolarów. Zostawali 3%, nie? Za mural. I to mają być historie, które wciągają. Jak szukaliśmy biura, to wylądowaliśmy na budowie Skanskiej. Pierwsze, co zrobili, to dali mi firmowego selfie-sticka. Panie Rahimie, selfie? W ogóle jak jeździłem do klientów w B2B, to tak chciałem zrobić z nimi selfie. Czy mogę z panem zrobić selfie, żeby się wypromować, że pracuję z BMW, z Lufthansa i tak dalej. Oni tak trochę patrzyli na mnie, jak takiego pojeba małego. I w pewnym momencie, przez 5 lat tak robiłem zdjęcia i teraz jak ja idę do klienta, przedstawiam ofertę i wychodzę i mówię, panie Rahimie, a selfie? No i wchodzę do budowy Skanskiej i oni mi dają firmowego selfie-sticka, żeby zrobić zdjęcie z placu budowy. To jest user-generated content. I kiedy wrzucam takie miejsca, to od razu tam się zaczyna, po prostu tutaj zarząd pisze, dziękujemy za tak miłe słowo, czujemy się zaszczyceni. W końcu wybraliśmy to biuro. Jak projektowaliśmy to biuro, to oczywiście tworzyliśmy wokół tego komunikację. I w pewnym momencie tam w Skanskiej nas uświadomili, że jak biuro ma 1400 metrów kwadratowych, to powinien być, to jest obligatoryjne, pokój matki karmiącej. Dzwonię do żony, mówi, że raczej tego nie używała w firmie, dzwonię do kolegi, który ma dużą firmę, mówi, że no jest tam pokój matki karmiącej, robi za salkę konferencyjną, nie? Tylko, że jak ja to wrzuciłem, taki post, tam będzie pokój matki karmiącej, to miałem na LinkedInie więcej lajków, niż jak się dziecko urodziło. Zaraz mówię do architekta, to jak to tak źle, to całe biuro będzie jednym wielkim pokojem matki karmiącej, słuchajcie. 1400 metrów i całe biuro wyszło od pokoju matki karmiącej i cała koncepcja biura została dostosowana do pokoju matki karmiącej. Jak to ma tyle lajków? Trochę się tak autoironizuję, ale naprawdę jak moja żona mnie ostatnio odwiedziła z dzieckiem, to od razu podkuj matki karmiącej znalazł swoje realne zastosowanie, bo mam 3-miesięcznego syna. To jest moja pracownia artystyczna. Tak wracam wspomnieniem do SP, do firmy, która ukształtowała moje poglądy. Troszeczkę nawet lewicowe, takie troska o ludzi, o mniejszość, że hajs to nie zawsze jest ważniejsze, ważniejsze są wartości. Potem nastąpiło zderzenie ze ścianą. Moja pracownia zaczęła wyglądać tak. Biurokracja mnie zjadła. Ale ponieważ ja jestem takim performerem, to ja sobie tłumaczyłem tak, każdy element mojej firmy wchodzący w interakcję jest częścią mojego dzieła sztuki. Jestem performerem. Poszedłem do ZUS-u, żeby się dowiedzieć, czy tam jest wszystko w porządku. I odkryłem jedną rzecz. Ja w ogóle wiele rzeczy odkrywałem, słuchajcie, naprawdę, jak dziecko we mgle. Jestem artysta. I byłem przekonany, że jak zatrudniam kogoś za 3000 i mam kwotę brutto, to płacę te składki jego i nara. Się okazało, że jest jeszcze jedno brutto, którego nikt nie widzi, ani pracownik, ani ja. Jest brutto, brutto. Bo się okazało, że ponad netto są koszty pracownika i koszty pracodawcy. Tylko te pracownika ponosi pracodawca, te pracodawcy też pracodawcy. No i tam poszedłem do ZUS-u. Oczywiście pierwsze, co zrobiłem, selfie. I wrzuciłem taki śmieszny komentarz, że zrobię im kontrolę. Przeświadczenie, że wszystko będzie w porządku. No i zrobiłem im kontrolę. Jak pani zobaczyła, że tam mam prawie 200 tysięcy długu, zajęli mi konto. I jak zajęli mi konto, no to byłem najbardziej znienawidzonym pracodawcą w sieci, bo nie mogłem zrobić wypłat. I wtedy był czas memów. I powstały takie memy o mnie. Byłem najbardziej znienawidzonym pracodawcą w sieci. I któryś z pracowników założył fanpage, gdzie wrzucał codziennie memy, słyszał, co mówię i wrzucał. A kurwa, nie wiedziałem, kto to. I teraz właśnie wam chcę opowiedzieć o tym employee brandingu, z jakiego ja poziomu wychodzę. Kochani, jeżeli teraz w drugiej dekadzie XXI wieku pracodawca walczy o swoją reputację, no to zadajemy sobie pytanie, czym jest employer branding? Czym jest social employer branding? Atmosfery firmy nie pokażecie na ogłoszeniu rekrutacyjnym. Atmosfery firmy pokażecie w mediach społecznościowych. Ja kiedyś byłem w banku. Wtedy miałem w firmie takie niewygodne krzesła, po 24 zł kosztowały, 10 minut można było na nich siedzieć. Siedzieliśmy 8 godzin. No idę do tego banku i taki jak taki biedak z Krakowa, robię im takie szkolenie o employer brandingu i patrzę na ich fotele, one miały takie zagłówki. To była dla mnie oznaka luksusu. Taki fotel. Bo taki fotel to dwa koła, nie? Razy 100 pracowników, 200. I mówię, czemu wy nie zrobicie zdjęcia tego fotela i nie zaczniecie się tym jarać na fejsie? Oni tak patrzą na mnie. Jak ja kupię takie fotele, to będziecie się tym jarał. I teraz zobaczcie. Kupujemy fotele. Wrzucam post na fejsa, że kupujemy fotele. Robię zdjęcie foteli. I mówię, że kupiliśmy, i teraz uwaga, tak jak was uczyłem, storytelling, zamówiłem fizjoterapeutę, który przez godzinę uczył ludzi sztuki siedzenia, bo siedzenie zabija. Trzeba umieć siedzieć, żeby zachować zdrowy kręgosłup. Nagle 100 CV. Teraz kupiliśmy 100 tych foteli, to w tym samym momencie w ogóle Elon Musk rzucił fotele. Proste rzeczy, a siedzą. I potem poszedłem, to Wigilia, proszę bardzo, medal,
medale dla pracowników, coś nie... wszystko zaczęliśmy dokumentować. Jak wymieniliśmy oświetlenie, to wrzucaliśmy zdjęcie, że wymieniamy oświetlenie. Jak kupiliśmy Fordy Focusy, zwykłe samochody, to jedną rzecz dopisaliśmy, że każdy nasz Ford Focus jest wyposażony w Spotify. Rodzinny Spotify to jest 4,99 na głowę. I gość w ewaluacji napisał, że wybrał naszą firmę, bo go przekonał Spotify. Co z tego, że samochód kosztuje 80 tysięcy, a Spotify kosztuje 4,99? Jest Spotify, jest. I jego to jara. Proste. I to było na Snapchacie i na Instagramie. Ale to jest esencja employer brandingu. Dlaczego? Bo to jest zwykłe zdjęcie w najzwyklejszym możliwym momencie. Spotykamy się w poniedziałek z działem sprzedaży o 9:00. Nikomu oprócz mnie nie jest do śmiechu. Bo od kiedy ja mam szefa w Pliku, szefa w Idronie, teraz zajmuję się dwoma rzeczami. Robię szkolenia i selfie w firmie. No i mówię, uśmiechnij się, ten się uśmiechnął, ale nie bardzo. Nikomu nie było do śmiechu. Ja wrzucam to selfie i to źle. Są z tego i klienci, bo mówię o naszych wynikach, i pracownicy. Zobaczcie na górnym prawym rogu poziom zagęszczenia. Dlatego właśnie znaleźliśmy nowe biuro. Tylko że jest jedna zasada. Pierwsza zasada jest taka, że jeżeli nie wiesz, o czym pisać, to pisz jak jest. Ja to tłumaczę cytatem Białoszewskiego, gdzie mówi o tak zwanej szarej eminencji zachwytu. Zwykłe rzeczy cieszą. Tylko jedna jeszcze jest zasada taka, że jak będziecie wrzucać te posty, to musicie być konsekwentni. Bo jedna jaskółka nie czyni wiosny. Tutaj właśnie jak fotografowałem się z klientami, a potem poszedłem do BNP, po wielu latach ciężkiej pracy, zacząłem wychodzić na prosto, no i poszedłem do ich banku, żeby im zrobić właśnie employer branding, na co w ogóle pani szefa marketingu skrzyknęła: ludzie, chodźcie, jest Rahim. A ja robię zimną akwizycję, mówię o ofercie, nie? Ale oni przyszli, może od razu szkolenie, i pani powiedziała wtedy: zróbcie zdjęcie. To było pierwsze zdjęcie, które wrzuciliśmy na profil banku. Wyobrażacie sobie, kiedyś banki to było plastik fantastic. Teraz banki pokazują firmę od kuchni, uśmiechniętych ludzi. Tak wygląda Capgemini, też zdjęcia. Tak wygląda profil Lufthansa Global Business Services. Przez lata robili akcję, w której pomagali biednym ludziom odnawiać domy w ramach integracji. Natomiast uświadomiliśmy im to, że warto takimi rzeczami się chwalić na profilu. Bo to jest pokazanie życia firmy. U nas jak pracownik wraca z L4, to zamiast inwestować w ogłoszenia rekrutacyjne, to kupujemy za te pieniądze misie, które im dajemy, i oni się wtedy cieszą, wrzucamy posty i to rekrutuje. A pamiętacie, z jakiego poziomu wyszedłem? Że teraz jak do mnie przychodzi potencjalny pracownik, żeby go zrekrutować, to on przychodzi wytatuowany. On ma kolor włosów w kolorze naszego logo. On przynosi magazyn, żeby mu dał autograf. On się pyta, czy staż jest płatny. Mówię, że nie musi nic płacić, on się cieszy. Nie. To akurat mówię bardzo poważnie. Ja się ostatnio przemawiałem tam w zeszłym tygodniu z takim gościem, Gary Vaynerchuk się nazywa. Zatrudnia 850 pracowników, jest światowej sławy mówcą. Dowiedziałem się, ile kosztuje godzina u niego. Pracownik płaci $50, żeby dla niego pracować. Ja teraz otworzyłem kierunek studiów, gdzie uczę social mediów. Ludzie nie mają problemu z zapłaceniem za studia 4,5 tysiąca, ale jak idą na staż i się będą uczyć, gdzie nauczą się więcej, to pierwsze co, to tu jest takie, czy to jest płatne. Nasze staże są oczywiście płatne, ja tak mówię tylko, żeby to przerysować. Są płatne, bo to jest wymagane dzisiaj, tak? Ale uważam, że należy zwrócić uwagę na to, jak dużo dajemy oprócz pieniędzy. Dajemy przede wszystkim perspektywę rozwoju pracownikom, bo pracownicy są marką twojej firmy. Niech uzupełnią informacje o tym, gdzie pracują. Niech ocenią twoją stronę firmową, niech udostępnią twoje posty rekrutacyjne. Niech się chwalą tym, gdzie pracują, niech inicjują działania EB oddolnie, bo każdy pracownik, nie tylko w godzinach pracy, ale także po pracy, jest wizytówką swojej firmy. Pamiętamy sytuację pana Marcina z Panasonica, tak? Nieważne, czy on to powiedział prywatnie, czy nieprywatnie, to, co się stało, to jest zawsze wizytówka firmy i firma ponosi tego konsekwencje. Lub jeżeli zrobisz dobre przemówienie inspiracyjne dla pracowników, to oni nie muszą, ale chcą dobrze i godnie reprezentować się w mediach społecznościowych. Facebook versus LinkedIn pokazuje, że to wszystko, co ja mówię, ja nie mówię tu o tworzeniu postów, ja mówię tu o tworzeniu przekazu, dotyczy to w takim samym stopniu Facebooka i LinkedIna. Są rzeczy, które przemawiają za LinkedInem, są rzeczy, które przemawiają za Facebookiem. Pozyskiwanie klientów za pomocą Sales Navigatora bardziej jest dobre na LinkedInie. Uważam, że rekrutację i budowanie marki pracodawcy powinniśmy bardziej robić na Facebooku, na LinkedInie. Na LinkedInie to jest taki sektor, ja to nazywam HR to HR. HR-owcy i HR-owcy.
Ja się boję w ogóle w HR-owców przyjmować teraz na LinkedInie, bo ja wiem, że mi tylko mogą zabrać pracownika. Przyjmuję wszystkich, tylko nie HR-owców. Więc naprawdę, jeżeli chcecie budować relacje, to nie piszcie, że jesteście łowcą głów. To pierwsza moja taka sugestia. Oferty pracy na Facebooku połączone z botami na Messengerze i procesami rekrutacyjnymi na Facebooku pokazują, że Facebook to jest serwisem społecznościowym totalnym, chce rywalizować z każdym, także z LinkedInem. I na Instagramie, Snapchaty, kontenty efemeryczne przynosi całe młode pokolenie X, Y i część pokolenia Y, które praktycznie nie zna w ogóle LinkedIna, natomiast Facebook będzie przede wszystkim konkurował w tym momencie z LinkedInem. Ale LinkedInowi świetnie udaje się konkurować z Facebookiem, ma teraz większe zasięgi organiczne. Jeżeli zobaczymy na grupy docelowe obecne bardziej na Facebooku, czyli demografię, w której po pierwsze w ogóle zacznijmy od tego, że jest 15 milionów ludzi na fejsie, a niektóre statystyki mówią, że 2 miliony, niektóre, że 4 miliony na LinkedInie. Te statystyki są trudne do zbadania ze względu na to, że jest mnóstwo profili fejkowych. Nie wiem, jak to się dzieje, że HR-owiec zakłada zawodowy profil HR-owy i potem idzie do innej firmy, zakłada jeszcze jeden. Tak się nie robi, bo to nie jest prawdziwe, nie jest autentyczne, nie jest szczere i to nie jest zgodne z regulaminem. Wy jesteście sobą w pracy czy po pracy. Bo tu też jesteście sobą, tak? Nie przyszedł ktoś za was. Jeżeli zobaczymy na demografię, że 25% użytkowników jest w wieku 25-34, to z tych 2 milionów, jak zostawimy 25%, to tych ludzi najbardziej aktywnych zawodowo, na których nam zależy, jest za mało na LinkedInie, a najwięcej takich grup jest na Facebooku. Musicie razem tych mediów społecznościowych używać do rekrutacji. Natomiast LinkedIn doskonale sprawdza się w sprzedaży B2B. Są osobne narzędzia do sprzedaży, osobne do rekrutacji, Talent Solution i Sales Navigator. Jeżeli byśmy mieli porównać takiego Facebooka i LinkedIna, to sprawdźmy kilka różnic i to, co jest na żółto, to jest przewaga danego medium. Na LinkedInie mamy w tym momencie 30 tysięcy kontaktów, na Facebooku 5 tysięcy. Ten limit na Facebooku powoduje, że mamy pewne ograniczenia. Mi na przykład stuknął limit 5 tysięcy znajomych, tak? Więc nie będziecie mogli za bardzo dodać, no chyba, że napiszecie do mnie wiadomość, że chcecie, nie wiem, kupić ode mnie coś, no to wtedy wywalę kolegę z podstawówki, ale generalnie jest limit, który, no, z którym ja ciągle walczę, tak? Natomiast oprócz limitu znajomych są też obserwujący. Jeżeli chcecie budować markę osobistą na Facebooku, to włączcie sobie obserwujących i to są osoby, które jak was zaproszą, to dołączają do grona obserwujących, czyli widzą wasze posty publiczne, ale już wy nie widzicie ich, tak? Więc to jest taka jednostronna komunikacja. Natomiast 30 tysięcy kontaktów na LinkedInie to jest coś. No wyobraźcie sobie, że no to jest bardzo dużo i można tych ludzi ręcznie dodać i raczej większość przyjmuje, tak? Więc śmiało dodawajcie znajomych do nieznajomych, bo większość przyjmuje, a jak boicie się odrzucenia, no to popracujcie w call center, to zrozumiecie, czym jest odrzucenie, tak? Większa społeczność jest na Facebooku i to jest jego przewaga. Mniejsze zasięgi organiczne są teraz na Facebooku po tych zmianach. Bardzo duże zasięgi mamy teraz na LinkedInie. Wiecie, dlaczego mamy tak duże zasięgi na LinkedInie? Bo jest bardzo dużo konsumentów, a bardzo mało kreatorów dobrej treści. I mniejsza konkurencja na timeline powoduje, że jest większe zasięgi. Poza tym jest mniejszy popyt na reklamę i LinkedIn teraz buduje tą przewagę, dając większe zasięgi. Natomiast wkrótce to się może zmienić. Sektorem to mamy tu B2C, B2B, EB na Facebooku. Tu mamy tylko raczej B2B, EB. Raczej B2C tu nie mamy czego szukać, bo społeczność jest za mała. Na Facebooku bardzo dobrze działa targetowanie reklamy, na LinkedInie niestety bardzo słabo działa targetowanie reklamy. Nie ma oddziału LinkedIna w Polsce, jest tam jakieś jednoosobowe, ale generalnie jest to słabe. No i generalnie na Facebooku pojawiają się posty nie tylko zawodowe, ale na Facebooku pojawiają się posty życiowe i zawodowe. Utarło się, że na LinkedInie nie wrzuca się życia osobistego, prywatnego, kotka i dzieci. A jedyną osobą, która tak robi, jestem ja. Ja ostatnio, jak mnie dzieci odwiedziły w firmie, to sobie pomyślałem, firma, dzieci, work-life balance, work-life integration, znalazłem pretekst, żeby wrzucić mojego syna i to sprzedaję. Dlatego, że ja kocham swoją pracę, żyję pracą, w pracy żyję, po pracy żyję też pracą, w pracy żyję rodziną i u mnie nie ma tej granicy, tak? Więc wrzuciłem to i to też jest jakiś sygnał, bo uważam, że tego typu sygnały jednak pomagają nam budować silniejsze relacje, bo biznes chcemy robić z ludźmi nie tylko, którzy są specjalistami, ale których też lubimy. Powiedzieliśmy dzisiaj o tworzeniu postów, powiedzieliśmy o tworzeniu zasięgów i powiedzieliśmy o tworzeniu profili. Potem powiedzieliśmy o rekrutacji, potem o marce pracodawcy. Nie zapomnijmy też o pracodawcy, o marce osobistej pracodawcy. Znacie gościa po lewej, tak? Czy ktoś wie, kto jest prezesem Samsunga? Ręka do góry. A Samsung dużą firmą jest. Da się? Da. Tu macie dla przykładu, no tak się nazywa, Kwon On Yon, Yon Kwen Shin Yon Bon Kwei. Dzin, dzin, dzin. Ale na przykład zobaczcie, po prawej stronie jest Amancio Ortega, jeden z moich ulubionych przedsiębiorców, architekt, w ogóle wizjoner, piękne kamienice robi, które są Zary, kupuje jakieś teraz, nie wiem, potrafi zrobić Zary w kościele, Zary w jakiejś katedrze, no gość jest po prostu
artysta. Natomiast jedno zdjęcie swoje w internecie zrobił po prawej stronie, jak firma weszła na giełdę. Widać, jest niezadowolony z tego, że jak jest publiczna firma, no to musi być wiadomo, kto jest właścicielem. Nie był zadowolony z tego zdjęcia. To jest jego zdjęcie w internecie. Natomiast Polak go wyprzedził. Znaczy Marek Piechocki, który tworzy LPP, to jest gość, który jak wchodziła firma na giełdę, to wysłał gościa, żeby mu zrobić zdjęcie, ale potem się okazało w mediach, że to nie on. To jest jedyny człowiek, jedyny pracodawca, którego nigdy internet nie widział na oczy. Gość oszukał Google'a. No nie ma go. Jest tylko jeden Marek Piechocki. On, ale nie on. Nie wiem, skąd to się bierze u polskich pracodawców. Prawdopodobnie to jest mentalność z lat 90., że nie wiem, jak mam dużo kasy, to mi porwą dzieci pod domem albo coś. Ale generalnie do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że pracodawca może być narcyzem, jak Steve Jobs, ja też trochę, a może też być introwertykiem i się po prostu schować i nie ma w tym nic złego. Natomiast teraz, jak będziecie chcieli pokazać swojego szefa, to zastanówcie się nad jedną rzeczą. Czy jemu to sprawia frajdę? Bo jeżeli jemu nie sprawia tego frajdy i to nie jest jego model osobowości, to nic na siłę, bo nie jest tak, że marka osobista dla firmy jest tylko dobra. Jest czasochłonna, jest nieskalowalna, zmniejsza wycenę spółki, bo uzależnia od właściciela. Natomiast plusem na pewno jest to, że jest to dobry marketing i tani. Szef równa się mentor, który w turkusowych organizacjach, w których Marek będzie dzisiaj więcej mówił, ma znaczenie i wzmacnia też markę pracodawcy. Więc budowanie marki osobistej zależy od modelu osobowości. Jeżeli tą markę pracodawcy budujemy, to 22 prawa marketingu mówią, że nie stanie się symbolem jednej branży, jednej dziedziny, jeżeli będziesz się uganiał za każdą. Dlatego przede wszystkim na początku proponuję zostać ekspertem jednej branży, jeżeli chcemy budować tą markę. Gdzie tą markę osobistą można budować? Na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie, na LinkedInie, na Twitterze, jeżeli chodzi o Polskę. Te 5 serwisów. Jedna historia a propos marki osobistej. Jak marka osobista wspiera rekrutację? Ostatnio stawiam 4. firmę. Jest to firma, która działa na rynku blockchain. I dałem, słuchajcie, jak głupie ogłoszenie, że szukam blockchain specjalistów. Mało kto wie, co to jest blockchain, a jeszcze znaleźć blockchain specjalistę to ciężka sprawa. Chociaż nie jest ciężka, bo jakby mi ktoś na rozmowie kwalifikacyjnej powiedział chociaż jedno słowo na temat blockchaina, to brałbym. Ale nawet na tyle nie mogę liczyć. Więc szukam tych blockchain specjalistów i mówię sobie tak, Rahim, co jest teraz najważniejsze dla rozwoju twojej nowej firmy? Znaleźć ludzi, którzy się na tym znają. Więc skup się na tym. Przestań się lansować na tych konferencjach. Przestań jeździć na szkolenia. Siedź, stwórz dział rekrutacji, wrzucaj posty, wrzucaj ogłoszenia i zrób wszystko, żeby znaleźć tych ludzi. No ale miałem zakontraktowane jedno wystąpienie, pojechałem na nie, zrobiłem to wystąpienie, opowiedziałem o projekcie, trochę się na tej scenie, że tak powiem, no, wylansowałem. I siadam potem po tej prezentacji, siadam taki smutny, Rahim, powinieneś teraz rekrutować pracowników. I gość mnie tutaj klepie po ramieniu. Świetna prezentacja. Nie szuka pan blockchain entuzjasty? Chce pracować dla pana. Czyli generalnie wtedy, gdybym po prostu, nie wiem, wrzucił ileś ogłoszeń, zbudował 10-osobowy dział rekrutacji z całym szacunkiem, to marka osobista działa w sytuacji, w której się nie da. W sytuacji, w której ty szukasz programistów, których nie ma, sprowadzasz ich z Dublina i mówisz im, pracuj dla mnie za 10 razy mniej, to wtedy jest marka osobista czynnik emocjonalny, że ktoś się w tobie zakochał. Taka historyjka. Z blockchain entuzjastem zatrudniłem go 10 lat doświadczenia w ogóle w bankowości i jedziemy z tym koksem. Czy budowanie marki osobistej jest dobre dla firmy? Spójrzcie na to. Większość pracowników, których rekrutuję na całym świecie teraz w naszych oddziałach, rekrutuję przez LinkedIna, oni piszą do mnie wiadomości. Hi Rahim, widzę, że masz fajny projekt, wiesz, my mamy dużo sklepów internetowych. Potem wysyłam albo mojego wspólnika, albo kogoś, żeby po prostu się z nimi spotkał i nagle się okazuje, że mamy 6 osób w jakimś kraju, natomiast moje relacje z nimi nie mogą się sprowadzić teraz do tego, że ja będę, nie wiem, leciał do Brazylii, bo mam dzieci, no żona nie pozwala i to nie jest takie łatwe teraz. Więc co robię? No, lubię ich zdjęcia na Instagramie, jak nago skaczą do basenu. Brazylijczycy, bo oni tacy są. I to serduszko pozwala mi zbudować z nimi relacje. Wiecie, na czym polegają serduszka i lajki, te łaskotki? Na tym, że one bardzo zbliżają do siebie ludzi, którzy są daleko od siebie. Niestety oddalają ludzi, którzy są blisko od siebie, bo wtedy narzeczona stoi z partnerem, siedzą na telefonach, są blisko i daleko. Ale jak są daleko, ja mogę kogoś zagłaskać na Instagramie albo na Facebooku, to lepiej zrobić tyle niż nic. Więc tak to działa i w ten sposób właśnie, za pomocą relacji w mediach społecznościowych, zbudowaliśmy oddział w Brazylii, zbudowaliśmy oddział w Indiach, zbudowaliśmy oddział w Niemczech. I kiedy się zastanawiam dzisiaj, dlaczego zbudujemy globalną firmę, to przypominam sobie ten dzień, w którym przyszła policja,
Ten dzień nas zahartował, ten dzień nas ukształtował, ten dzień stworzył we mnie taką potrzebę przetrwania. Słuchajcie, jak mi ZUS zajął konto, to ja poszedłem do PKO tutaj w Krakowie, tam jest taki bank ze skrytkami, gdzie chowasz cash. I tam schowałem 300 tysięcy na wypłatę, jakby mi zajęli konto. Zajął obsesji na punkcie przetrwania. I zgromadziłem gotówkę. Jesteśmy zahartowani, jesteśmy PSP, traktujemy pracę jako naszą pasję. Ale żeby osiągnąć sukces, potrzeba trzech czynników. Trzech czynników. Potrzeba mieć wielki rynek, na którym się działa, wielką wizję nieograniczonego rozwoju i wspaniały zespół. A nam w budowaniu tych zespołów pomagają social media. Wiecie dlaczego? Bo w social mediach najważniejsi są ludzie. Zupełnie jak w biznesie. W biznesie też najważniejsi są ludzie. Biznes to ludzie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pytanie do Rafała. Zapraszamy. Mogę jeszcze godzinę? Pewnie są trochę głodni, więc. Okej. Okay. Po przerwie. Ale. Czy ktoś ma. Tak, pierwsze pytanie to bardzo prosimy o podanie mikrofonu. Ja chciałam zapytać, jak działa koncert teraz w kontekście RODO? Czy jakieś uważnienia, zgody, zbieracze, czy wychodzę z założenia, że jak robię z kimś selfie, to dwie strony chcą. Ja opieram się na wzajemnym zaufaniu, że ta osoba, nawet jeżeli miałaby prawne podstawy, to niczego nie zrobi złego, bo jest moim przyjacielem. I teraz sformalizowanie tych wszystkich procesów byłoby przerostem formy nad treścią, ponieważ na 1000 przypadków nie miałem nigdy żadnego problemu. Jeżeli kiedyś się on zdarzy, to jakoś go przeżyję. Nie takie rzeczy się przeżywało. Tak, serio. Zastanawiałem się, czy to formalizować, stwierdziłem, że nie, nawet jeżeli to jest wymagane. Słuchajcie, ja ostatnio dzwonię po karetkę, bo ktoś miał wypadek i oni RODO. RODO. Najpierw RODO, a potem ratowanie życia. To jest chore. To się nie sprawdza. OK? Więc nawet jeżeli mają prawne podstawy, wychodzę z założenia, że wszystko to, co robię z tymi ludźmi tak blisko, to są przyjaciele. To są ludzie dobrej woli. OK? Bardzo dziękuję. Dobra. Kochani, mogę jeszcze zrobić selfiaczka pamiątkowego? Mogę? Jest zgoda na RODO? Jest zgoda? Jest. Dobrze. Nagrane, że jest zgoda. To jest selfie z moją żoną. Jest taki algorytm Facebooka, który pokazuje, jak często robisz selfie ze swoją żoną. Jeżeli na początku, kiedy były motyle w brzuchu, tych selfie było dużo, a potem było ich coraz mniej, to wpadasz w kategorię rozwód, żeby ci inaczej targetować reklamę, tak? Dlatego ja w obawie właśnie przed rozwodem staram się regularnie robić selfie z moją żoną, żeby właśnie ratować nasze małżeństwo, bo bardziej boję się algorytmu Facebooka niż siebie. To samo robiłem z klientami i to samo zrobię dzisiaj, bo to jest sztuka selfie, także jeżeli pozwolicie, to zróbmy jeszcze wspólne takie selfie i zaraz ono pojawi się na fanpage'u i tam wpiszcie jakiś komentarz, żeby zostawić ślad po tej naszej relacji. Albo mogę poprosić organizatorkę? Mogę cię poprosić? Jest zgoda na RODO? O! Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia na fejsie, okej?